Jak się panu właściwie podoba u nas? Chętnie tu znowu przyjadę, bo tam, gdzie jest pan, panie Polunder, ja też przebywam z przyjemnością. Tylko dziś nie mogę tutaj zostać. Pan wie, że wuj niechętnie dał mi pozwolenie na tę wizytę. Z pewnością miał do tego, jak do wszystkiego, co robi, słuszne powody. A ja ośmieliłem się wbrew jego mądremu stanowisku to pozwolenie na nim po prostu wymusić. Nadużyłem jego miłości do mnie. Teraz już wszystko jedno, co on miał przeciwko tej wizycie. Wiem tylko z całą pewnością, że nie było w tym nic, co mogłoby urazić pana, panie Polunder, który jesteś najlepszym ze wszystkich przyjacielem wuja. Nie mogę sobie pozwolić na zrobienie bodaj czegoś najbłahszego przeciw jego woli, choćbym się jej tylko domyślał. I dlatego, żeby naprawić choćby w połowie ten błąd, który wobec niego popełniłem, muszę natychmiast wrócić do domu. Czy nie chce mu pan czegoś powiedzieć? Nie wiem, co miałbym powiedzieć. To rzeczywiście godne pochwały, że on chce wrócić do wuja i według ludzkich przewidywań powinno by się przyjąć, że sprawi to wujowi szczególną radość. Chyba, że już przez swoje nieposłuszeństwo zanadto rozgniewał wuja, co także jest możliwe. Wtedy znów byłoby lepiej, żeby tutaj pozostał. Trudno powiedzieć coś konkretnego. Proszę pana, pani Green, z pańskich słów wnoszę, że pan także sądzi, że byłoby lepiej, żebym zaraz wrócił. A tego bynajmniej nie powiedziałem. Czemu nic nie mówisz? Czemu znosisz to wszystko? Nikogo nie spotyka na tym statku taka niesprawiedliwość jak ciebie. Dobrze to wiesz. Musisz się jednak bronić. Mówić tak i nie. Inaczej przecież ludzie nie będą mieli pojęcia o prawdzie. Musisz mi przyrzec, że pójdziesz za moim przykładem, bo ja sam nie bez racji się tego obawiam, że nie będę ci mógł już pomóc. Kochany panie Rossmann, nie sądzi pan chyba, że chcę tu pana zatrzymać wbrew pańskiej woli? Nie ma o tym mowy. Mimo to, panie Polunder, pamiętając pańską uprzejmość, zawsze chętnie tu przyjadę, przyjmując naturalnie, że po moim dzisiejszym zachowaniu się zechce pan mnie jeszcze zaprosić. I może następnym razem lepiej potrafię wyrazić, dlaczego dzisiaj każda minuta, o którą wcześniej zobaczę wuja, jest dla mnie tak ważna. Zanim pan odejdzie, musi pan pożegnać się z panną Klarą. Musi pan to zrobić. Niech pan przede wszystkim pójdzie do panny Klary. To z pewnością sprawi panu przyjemność i zgadza się także bardzo dobrze z moim rozkładem czasu. Zanim pan stąd bowiem odjedzie, mam panu rzeczywiście do powiedzenia coś interesującego, co prawdopodobnie może być także decydujące dla pańskiego powrotu. Jestem tylko niestety związany wyższym rozkazem i nie mogę panu nic zdradzić przed północą. Teraz jest kwadrans na 12. Mogę więc jeszcze omówić z panem Polanderem do końca moje interesy, przy czym pańska obecność tylko przy tym by przeszkadzała. A pan może spędzić miłą chwilę z panną Klarą. Punktualnie o 12.
Niech się pan stawi tutaj, gdzie się pan dowie, co trzeba. Późno pan przychodzi. Chciałam już spać. Minęło już w pół do dwunastej. Minęło już w pół do dwunastej? Wobec tego muszę się natychmiast pożegnać. Cóż ma pan za pilne interesy? Czy nie mógłby mi pan jeszcze trochę zagrać na fortepianie? Ale czy nie jest już za późno? Tak, jest późno. Każdy ton odbija się echem w całym domu i jestem przekonana, że gdy pan zagra, obudzi się cała służba na poddaszu. Jeśli mam być szczery, jestem zadowolony, że już jest za późno na grę, bo jeszcze nic nie umiem. A teraz proszę pozwolić, że się pożegnam. Ostatecznie czas już spać. W mojej ojczyźnie zwykło się mówić: śpi dobrze i śnij słodko. Niech pan zaczeka. Może powinien pan jeszcze zagrać? Myślałem, że wieziesz 10 worków kartofli, a to tylko jedna kobieta. Dokąd jedziecie? Kim jesteście? Niech panienka pokaże to pismo, które pani otrzymała. Panienka nie znajdzie pisma. O, owszem, na pewno nie ma, tylko gdzieś zapodziała. To taką panienką jest panienka. A pan, mój mały, zajmuje się pośrednictwem i transportem. Naprawdę nie umie pan znaleźć lepszego zajęcia. No, szczęśliwej drogi. Musisz wieść duży ciężar. Źle załadowałeś wózek. Coś ci spadnie z góry, coś ma... Co masz pod chustą? To są jabłka. Tyle jabłek. To chyba cały zbiór. Tak. Dobry wieczór, panienko. Żeby twoje jabłka miały więcej powietrza. Rossman, dlaczego każe mi pan czekać? Obiecuje pan, że zejdzie o 12, a zamiast tego łazi pan pod drzwiami panny Clary. Jezu, to przyrzekałem panu o północy coś interesującego i oto jestem. Ostatecznie myślę, że już to samo, iż z pańskiego powodu przyjechałem tutaj z Nowego Jorku, jest na tyle godne uznania, żeby mi pan nie kazał jeszcze biegać za sobą po korytarzach. Od wuja spodziewałem się tego. Czy pan się tego spodziewał, czy nie jest mi to kolosalnie obojętne? Niechże pan już czyta. Ukochany siostrzeńcze, jak już zapewne podczas naszego niestety o wiele za krótkiego współżycia mogłeś się przekonać, jestem na wskroś człowiekiem zasad. Jest to nie tylko dla mojego otoczenia, lecz także dla mnie bardzo niemiłe i smutne, ale moim zasadom zawdzięczam wszystko, czym jestem i nikt nie może żądać, żebym się wyparł mej gleby. Nikt, nawet ty, mój ukochany siostrzeńcze. Jakkolwiek ty właśnie byłbyś pierwszym, gdyby mi kiedyś przyszło do głowy dopuścić do owego powszechnego ataku przeciw mnie. Ponieważ jednak tymczasem nic na to nie wskazuje, żeby to się kiedyś mogło stać, muszę cię po dzisiejszym zajściu bezwarunkowo od siebie oddalić. I proszę cię usilnie, żebyś mnie sam nie odwiedzał, ani też listownie, czy za czyimś pośrednictwem nie próbował nawiązać ze mną kontaktu.
Wbrew mojej woli zdecydowałeś się dzisiaj wieczorem ode mnie odejść. Pozostań zatem przy tej decyzji przez całe swoje życie. Tylko wtedy będzie to męska decyzja. Na oddawcę tej wiadomości obrałem pana Greena, mego najlepszego przyjaciela, który z pewnością znajdzie dla ciebie dość łagodnych słów, jakimi ja w tej chwili naprawdę nie rozporządzam. Aby zrozumieć nasze rozstanie się, które teraz znowu wydaje mi się niepojęte, muszę sobie wciąż na nowo powtarzać. Od twojej rodziny, Karl, nie pochodzi nic dobrego. Gdyby pan Green zapomniał wręczyć ci twój kuferek i parasol, przypomnij mu o tym. Z najlepszymi życzeniami dalszej pomyślności, twój oddany wuj Jakob. Skończył pan. Czy przywiózł mi pan kuferek i parasol? Oto on. A parasol? Wszystko jest tutaj. Przywiózł te rzeczy niejaki Szubon. Stary maszynista linii Hamburg America utrzymywał, że znalazł się na statku. Może mu pan przy sposobności podziękować.